Ktoś powiedział, że ludzie głupieją hurtowo i mądrzeją detalicznie. Dlatego kochamy i popieramy przypadki detaliczne. Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, mówię to wam ze swego nieznanego serca. Czytamy listy umarłych jak bezradni bogowie, ale jednak bogowie, bo znamy późniejsze daty. Nie znam roli, którą gram, wiem tylko, że jest moja, niewymienna. Los okazał się jak dotąd dla mnie łaskawy, mogła mi nie być dana pamięć dobrych chwil, mogła mi być odjęta skłonność do porównań, mogłam być sobą, ale bez zadziwienia, a to by oznaczało, że kimś całkiem innym. Większość mieszkańców tej ziemi pracuje, żeby zdobyć środki utrzymania. Pracuje, bo musi. To nie oni z własnej pasji wybierają sobie pracę. To okoliczności życia wybierają za nich. Praca nielubiana, praca, która nudzi, ceniona tylko dlatego, że nawet w tej postaci nie dla wszystkich jest dostępna. To jedna z najcięższych ludzkich niedoli. Mnie się wydaje, że naprawdę zaczynamy mówić za dużo. Wszyscy mówią, mówią. Tymczasem tak naprawdę prawdziwe, warte wypowiedzenia myśli rodzą się 3-4 na epokę. Żyjemy dłużej, ale mniej dokładnie i krótszymi zdaniami. Wiem, że póki żyję, nic mnie nie usprawiedliwia, ponieważ sama sobie stoję na przeszkodzie. Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne, a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze. Wszelka wiedza, która nie wyłania się z nowych pytań, staje się w szybkim czasie martwa. Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, nie pamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze. Miał być lepszy od zeszłych, nasz wiek XX. Już tego dowieść nie zdąży. Człowiek, który nie poczuł smaku swoich łez, nie jest prawdziwym człowiekiem. Spójrzcie, jaka wciąż sprawna, jak dobrze się trzyma w naszym stuleciu nienawiść, jak lekko bierze wysokie przeszkody, jakie to łatwe dla niej skoczyć, dopaść. Dziękuję ci, że wspierasz mój kanał i oglądasz moje filmy.